Stary Sącz to niezwykle malownicza gmina, położona w kotlinie sądeckiej u zbiegu dwóch górskich rzek Dunajca i Popradu. Miasto założone ponad 750 lat temu przez świętą Kingę do dzisiaj stanowi niezwykły rezerwat urbanistyczny, a klasztor, który święta Kinga założyła i w nim osadziła z siostry Klaryski, do dziś jest duchowym centrum miasta i całej Sądecczyzny. I dlatego to miasto, to dziedzictwo kulturowe, ale i przyrodnicze jest niezwykle cennym zasobem, który zobowiązani jesteśmy zachowywać, utrzymywać i dbać o to, żeby je zachować dla przyszłych pokoleń. Realizowany aktualnie projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów na terenie miasta i gminy Stary Sącz to największa w dziejach naszego samorządu inwestycja, jaką kiedykolwiek prowadziliśmy. Największa ze względu na stopień skomplikowania, rozległości, ale także ze względu na uwarunkowania finansowe. To zadanie, którego łączny koszt przekroczy 70 milionów złotych, możemy realizować dzięki wsparciu z funduszy unijnych z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z tego programu uzyskaliśmy ponad 32 miliony złotych. Resztę musimy uzupełnić własnym wkładem. Podstawowym celem realizowanego projektu jest ochrona środowiska naturalnego. Tak piękne środowisko, tak bogate w pobliżu Poprawskiego Parku Krajobrazowego, w dolinach dwóch ważnych górskich rzek, jest absolutnie priorytetowe. Ale bardzo ważnym elementem jest także poprawa jakości życia mieszkańców. Nie jest tajemnicą, że domy podpięte do systemu kanalizacji zbiorczej, do zbiorczego oczyszczania ścieków, to jest zdecydowanie większy komfort mieszkańców, niższe ceny utrzymywania środowiska w dobrej kondycji. Środki na realizację kanalizacji południowej części Starego Sącza otrzymaliśmy w 2017 roku i już w grudniu 2017 roku podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na realizację tego zadania. W tym zakresie zadania było wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicy Węgierskiej części, na ulicy Dunajcowej, na ulicy Bazielicha i większa część na ulicy Partyzantów. Już w 2018 rozpoczęła się realizacja tego przedsięwzięcia. Zadanie zostało zakończone w 2019 roku i przyczyniło się do podłączenia do kanalizacji sanitarnej blisko 300 budynków, czyli w granicach powiedzmy 1000 mieszkańców. Gmina wystąpiła o rozszerzenie zadania o kolejną część i otrzymała już dofinansowanie w 2019 roku na zachodnią część Starego Sącza. I w tym zadaniu była realizacja przede wszystkim ulicy Piłsudskiego, ulicy Podegrodzkiej, ulicy księdza profesora Tischnera i Żwirki Wigury. Czyli tym drugim etapem zakończyliśmy, powiedzmy, budowę kanalizacji w Starym Sączu, w samym mieście. To zadanie przyczyniło się do podłączenia do kanalizacji blisko 2000 mieszkańców. Trzeba też podkreślić tu dzisiaj, że gmina dopłaca do przyłączy kanalizacyjnej w formie dotacji do każdego metra przyłącza 100 zł i 500 zł do studzienki rewizyjnej. Czyli w tym obszarze od 2017 roku udzieliliśmy blisko 1 000 000 zł dotacji dla mieszkańców na przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej. Dobrze wyposażona gmina w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, drogową, energetyczną. To miejsce, które przyciąga mieszkańców, przyciąga nowych inwestorów, ale także nie bez znaczenia pozostaje dla rozwoju turystyki w naszym regionie. Dlatego śmiem powiedzieć, że dobrze wyposażona gmina, w której gospodarka ściekowa jest uporządkowana, to jest bardzo ważny atut w jej rozwoju.